Pewnie tak, pewnie przez jakiś tam okres któryś był mój ulubiony. Nie tak, że cały czas mam ten sam ulubiony, nie. Pewnie 10 lat temu miałem inny ulubiony, teraz mam inny, nie? Teraz tak naprawdę w tym tomiku ten ostatni jest moim ulubionym, ten o wilku, o wilkach w ogóle. I to jest mój ulubiony, bo po prostu nie każdy wiersz od razu mi się podoba, to co napiszę. Czasami muszę się z tym oswoić. Ten mi się od razu podobał, bo napisałem dokładnie to, co chciałem napisać. Czasami inaczej mi chodzi, nie? Czyli tak naprawdę teraz jest ten ulubiony, pewnie za dzień lub dwa napiszę jakiś wiersz, który się stanie moim ulubionym na ten czas akurat, nie? Nie na 2023. Nie? Także to nigdy nie wiadomo, który będzie ulubiony za chwilę. Chciałam jeszcze zapytać o ten niecenzuralny wyraz tam, który się zjawił. A zdarzają się, tak. Wczoraj był spektakl, nie wiem, czy pan oglądał w pierwszym programie z Gdańska, w roku 1989. Też właśnie zrobiony przez 40-latków. Pokolenie, które się już urodziło po przemianach. I też tam się roiło od tych wulgaryzmów. Tak, tak. Znaczy mi się nie zdarza. Czy pan to traktuje właśnie jako... Nie, to mi jakoś... Pozytywny dodatek. To akurat nie. Nie mam dużo takich słów, nie używam dużo takich słów. Staram się ich unikać, ale akurat czasami pasują te słowa. Uważam, że akurat tutaj to pasowało do tej analogii pokolenia i Baczyński wcześniej i pokolenie i po prostu to tego inaczej nie można było nazwać. Nie wiem, każdy, kto żył w latach 90. i końca 90. to dobrze wie, o czym ja napisałem, używając tego słowa, bo wtedy było tak, jak było. Po prostu trzeba było gdzieś wyjechać, żeby coś ciekawszego zobaczyć. Było szaro, buro i dla mnie przynajmniej, i mnie świat wybiało wtedy. No. Mniej więcej o tym napisałem, natomiast nie używam tych słów często. Pojawiają się, powiedzmy, co kilka lat w jakichś wierszach, ale nie ma ich za dużo. A jeszcze jakby pan podał nam... Wolę ten ładniejszy język. ...swoją definicję miłości. Bo z wierszy, no nie powiem, co wynika, ale jakby pan najpierw... Okej. Czy ja się mylę, czy nie? Miłość, dla mnie miłość jest najważniejsza. Miłość jest tak naprawdę czymś, co napędza nasz życie. Co nas pcha do działania często, mnie na pewno. I po prostu miłość jest najważniejsza, tak bym to skomentował. Ten tomik jest naprawdę o miłości. Ja przynajmniej jak go napisałem, jak go wziąłem do ręki po wydaniu, jak go przeczytałem sobie jeszcze raz, to stwierdziłem, że on jest głównie o miłości, bo tam jest bardzo dużo około miłosnych wierszy, tak naprawdę. Bardzo dużo się w jednym tomiku, i to zupełnie nie zamierzałem tego zrobić. Tak, ja nie do końca byłem świadomy, że to tak wyjdzie, a jednak wyszło, czyli to jest tomik o miłości głównie, o miłości i o czymś jeszcze. Tu bardzo ładnie w reklamie właśnie w bibliotece było napisane, że to są wiersze liryczne, tak, refleksyjne i miłosne i tam coś. I to było bardzo dobra puenta, bo mi się też ten tomik wydawał, ja w ogóle powiedziałem, że ten tomik kobiety będą głównie lubić. Nie wiem, czy to jest prawda, ale podejrzewam, że tak będzie, bo no, kobiety bardziej to jednak chyba kapują, o co tam chodzi. A ja chciałam jeszcze zapytać, ale jest... Tak. Proszę, bo ja pierwszy raz w życiu widzę pana, więc nie jestem oczytana w pańskim tworze. Ale warto, pan warto powiedział, że o miłości, to jak ja sobie tutaj nie jedę, bez okularów ale przeczytałam, jest króciutki, właśnie jest pan człowiekiem wrażliwym i kochającym. I to jest bardzo ważne. Tak, przeważnie coś znaczy kogoś kocham. Tak najbardziej. Ludzi kocham też, jestem humanistą. Mimo że ludzie mnie denerwują, niektórzy, to jednak nadal ich kocham. Tak, staram się kochać. Staram się przypominać często. Czy często muszę sobie przypominać, jesteś humanistą? Nie bij, nie bij, jesteś humanistą. Ale ja chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz. Inspirację do wiersza Pozwól mi zasnąć. To był bardzo wstrząsający. Tak, był wstrząsający. Tak, to jest opowieść
mojej przyjaciółki opowiadała swojej mamie dlatego, o przeżyciach, o przeżyciach jest mamy. Tak. Podmiot liryczny w żeński. Żeński, tak, to dokładnie użyłem. Tak, to moja koleżanka miała takie problemy z mamą, która no, to łatwo tutaj zgadnąć, po prostu przychodziła w nocy, wracała pijana i waliła do domu, nikt jej nie chciał puścić, no ona jeszcze bardziej waliła po prostu, no i no, było, miała takie życie i tą historię mi opowiedziała, ja ją za chwilę zapisałem i po prostu, no była to niezbyt fajne pewnie wspomnienia z dzieciństwa, ale mi się wydaje, że niektórzy mają gorsze też. Tak, ale w tym tomiku to można też odebrać to nie jako rzeczywistość, tylko jakie tylko takie przyjście senne. Tak, tam jest takie. To też tytuł tak sugeruje gorszy fragment nocy. I ten gorszy fragment nocy, który może się wiązać z. Tam ciekawie mój kolega ciekawie w posłowie, to można sobie posłowie też przeczytać. Nie wiem, czy wy czytacie posłowie, ale tu w posłowie to jest no, to po prostu gość, który się zna, opisał, o czym ja piszę, nie? Bo to jest ciekawe, jak ja przeczytałem, to sam nie uwierzyłem, że ja o takich rzeczy napisałem, nie? Ale to też warto sobie przeczytać i on zauważył te, bo ja nawet nie zauważyłem tego do końca. Jak układałem te wiersze, one się oscylują wokół tego tematu nocy. Tam kilka wierszy w różnych miejscach tego tomiku po prostu spaja ten tytuł. Gorszy fragment nocy, tam jest taki wiersz też, ale kilka wierszy jakoś tam nawiązuje do tego tematu. Także ten też, no, słusznie, ten też jest związany z nocą, no bo no, no, taką nieprzyjemną nocą, można powiedzieć. Dla małego dziecka, które chce zasnąć. Ale to można też odebrać. Można odbierać inaczej, na pewno. Każdy wiersz ma takie znaczenie de facto, jak czytelnik sobie wymyśli. Dlatego bo naprawdę są wiersze takie, które ja napisałem i są takie wiersze, które ja napisałem, jak się zastanawiałem, nie? Co, jak można zinterpretować ten wiersz mój, to znalazłem sam czasami kilka różnych interpretacji, sposobów, jakbym chciał naprawdę, jakby to nie był mój wiersz i bym chciał znaleźć, jak można go zinterpretować, na kilka sposobów. Także każdy człowiek ma prawo sobie zinterpretować wiersz po swojemu i tak go odebrać, bo czasami znajdzie w nim może coś, czego ja nawet nie widziałem, kiedy go pisałem. Nie wiadomo, no, to nie ma w tym nic złego na pewno. Ważne, żeby się podobały wiersze komuś, a już jak sobie wymyśli, jak to...